Wisława Szymborska w wierszu pod tytułem Nagrobek napisała: Tu leży, staroświecka jak przecinek, autorka kilku wierszy, wieczny odpoczynek, raczyła dać jej ziemia, pomimo że trup nie należał do żadnej z literackich grup. Lekcja ta poświęcona będzie staroświeckiemu przecinkowi oraz innym znakom interpunkcyjnym. Dowiecie się w niej, czym są znaki interpunkcyjne, jaką pełnią funkcję w tekście oraz po co je stosować. Wyróżniamy 10 znaków interpunkcyjnych. Są to kropka, średnik, przecinek, dwukropek, myślnik, czyli pauza, wielokropek, znak zapytania, czyli pytajnik, znak wykrzyknienia, wykrzyknik, nawias oraz cudzysłów. Pełnią one w tekście pisanym określone funkcje. Podstawową funkcją języka jest funkcja komunikacyjna. Celem znaków interpunkcyjnych będzie więc zapewnienie tekstowi pisanemu jednoznaczności oraz ułatwienie jego poprawnego odbioru. W razie problemów z przystankowaniem należy zastosować zasadę zrozumiałości, zasadę komunikatywności. Przystankować tak, by zapewnić tekstowi pisanemu maksymalną przejrzystość. Teraz druga funkcja znaków interpunkcyjnych. Znaki te wyrażają te właściwości mowy, których w odmianie pisanej języka nie da się inaczej zakomunikować. Tak na przykład. Przecinek i kropka sygnalizują przerwy w mówieniu, myślnik jest informacją o zawieszeniu głosu, pytajnik bywa, a wykrzyknik jest znakiem emocji. Trzecia funkcja znaków interpunkcyjnych. Znaki te umożliwiają poprawne zrozumienie i wygłoszenie tekstu. Pozwalają go więc właściwie zinterpretować. Znaki interpunkcyjne możemy podzielić na znaki oddzielające, intonacyjne, znaki emocji, opuszczania oraz znaki wyodrębniające. Do znaków oddzielających zaliczamy kropkę, średnik, przecinek. Kropka zamyka wypowiedź, średnik i przecinek oddziela mniejsze całości w obrębie wypowiedzi. Znaki intonacyjne to wielokropek, myślnik, pytajnik. Wielokropek oznacza przerwę w mówieniu, myślnik, zawieszenie głosu, pytajnik jest znakiem szczególnej intonacji. Do znaków emocji zaliczamy wykrzyknik, pytajnik, myślnik, wielokropek. Znaki opuszczania to na przykład wielokropek. Zaznacza pominięcia w tekście. Znaki wyodrębniające to dwukropek, cudzysłów, nawias. Stosuje się je, żeby wprowadzić cytat, uzasadnienie czy wynik. Pamiętajcie, że istnieją też inne czynniki graficzne, zapewniające tekstowi pisanemu większą przejrzystość i zrozumiałość. Są to na przykład odpowiedni podział oraz wielkość akapitów, wprowadzenie wcięć w pierwszej linii akapitu, rozszerzenie odstępów między akapitami, odpowiednia interlinia, odpowiedni krój czcionki, wyodrębnienie partii tekstu za pomocą kursywy, stosowanie pogrubienia czy rozstrzelenie liter. W celu utrwalenia wiadomości dzisiejszej lekcji oraz podsumowania zapraszam Was do rozwiązania testu, który znajduje się niżej.